Cześć kochani, no witam Was ponownie jeszcze raz w świetnym humorze. Naprawdę dzisiaj mam bardzo super humor. Mimo, że pogoda jest naprawdę dzisiaj cieniutka, siąpi, deszcz i tak dalej. Aż nie wiem kochani, czy pudełka zabierać, bo dzisiaj Nadusia trenuje. Butek trenuje, ale dzisiaj trenuje z rolnikami, czyli ze starszą grupą wiekową. Dlatego kochani, że mamy biały tydzień. Otworzyłem parę przesyłek. Jak pamiętacie, jesteśmy w trakcie odcinka na 20K, odcinka specjalnego, gdzie otwieramy saszetki, kochani, z edycji MLS, czyli Major League Soccer, czyli z terenów USA, ale nie to jest dzisiejszym odcinkiem. Dzisiaj, kochani, troszeczkę przesyłek chcę podgonić. Okazało się, że nie jadę teraz po pudełka, nie muszę i po budka nadie, inaczej jest to zorganizowane logistycznie, dlatego pozwoliłem sobie jeszcze coś ciach-ciarach-ciach. Coś tam otworzymy. Natomiast z nami pamiętajcie cały czas karty z koszulkami. Cieszę się, bo już mamy dwie, słuchajcie, w naszej stajni takie karty. Natomiast tutaj mamy pootwierane kochani saszetki. Także pamiętajcie, przed nami jeszcze cała masa MLS. Słuchajcie, w bonusie oczywiście jeszcze dostaliśmy od pana Łukasza, słuchajcie, Premier League Breakfast z Chrome, ale edycję, słuchajcie, Tops, ale z wyspy, z Anglii. No właśnie tam w tym momencie, słuchajcie, wpadają brama za bramą, bo lecą skróty, chyba Atletico gra, widzę. Natomiast nie będziemy biegać tam z kamerką, otwieramy karty. Mam naprawdę niesamowitą ochotę, chęć do otwierania kilku przesyłek. I teraz tak, kochani, dzisiaj już otwieraliśmy trzy, przypominam. Natomiast teraz Piotruś B. z Warszawy. Witaj Piotreczku u nas. Mam Twoją przesyłeczkę i przepraszam, że tyle musieliście na nie czekać, ale wiecie, że mieliśmy zamieszanie z remontem i z komunią i w związku z tym no, troszkę nam to plany poprzestawiało. Troszkę zatrzymało, słuchajcie, unboxingi, ale wszystko wraca do normy, także zapraszamy, jeżeli ktoś może chce się z nami wymieniać, chce wesprzeć naszą kolekcję i nie tylko. Teraz, kochani, zbieramy na wyprawę w Polskę. Chcemy pojechać do Was, z Wami się spotkać, poprzybijać piątki, pograć w poprzeczki, powygłupiać się na orlikach. Kochani, Piotrek bez Warszawy nie po raz pierwszy u nas gości. Tak sobie przypominam, Piotrku, że chyba tak to jest. A zaraz zobaczymy, czy list to potwierdza. Witam Panie Sebastianie oraz całą rodzinkę Szabełków. Witaj, Piotrku. Gratuluję sukcesów Gutka oraz Pudełka. Bardzo Ci dziękujemy. Cudowna, wysportowana rodzina. Dziękujemy jeszcze raz. Pewnie paczkę otworzycie już po urodzinach Gutka, dlatego życzę mu wszystkiego najlepszego i jeszcze więcej sukcesów w piłce. W przesyłce przysyłam karty na wymianę, limitkę Luboi oraz pozostałe karty na wymianę. Pozdrawiam, Piotrek B. Piotreczku, dziękujemy Ci pięknie. No, do urodzin jeszcze kilka dni, wyobraź sobie, zobacz, udało się. A to dlatego, że ja w tym momencie wymieszałem paczki, kochani. I jeżeli jest jakaś paczka, która naprawdę bardzo długo czeka na otwarcie, to proszę przypomnijcie mi, wezmę ją poza kolejnością, dobrze? Dlatego, że w tym momencie ja po prostu idę i biorę pierwszą, lepszą, która jest z brzegu, żeby no, podsyłać wam te wymiany. Ja nie lubię mieć zaległości, kochani, jestem obowiązkowym człowiekiem. W każdym bądź razie szykuję od Piotra, kochani, wymianę. I teraz zaraz będziemy patrzeć, co tu się dzieje. No, prawie. Mam pootwierane, kochani, przesyłeczki. Piotrku, z czystą ciekawością zaglądam do saszetek. Tym bardziej, że naprawdę dawno tego nie robiliśmy. Uwaga, mamy edycję 12-13 i ona mnie cieszy, kochani. Patrzcie, jak się zazłociło w saszetce. Pięknie. Słuchajcie, z Piotrusiem właśnie chyba złapaliśmy się po fejsie. Piotrek chciał za karty, teraz sobie przypominam, Piotruś, za 12-13 limitkę Luboi, ja Ci ją przyszykuję. Natomiast zobaczcie, kochani, tak, Adaś Stachowiak, czyli bramkarz 12-13. Piękne są te karty. Był do nich problem dostęp, natomiast teraz się troszkę wysypało, dlatego tą edycję będziemy chcieli skończyć. Jaśmin Buric, bramkarz. Kochani, gorąca prośba, jeżeli u kogoś z Was z tej edycji są okładki, nie zbieracie, czy album, bardzo Was o to prosimy, dobrze? Strasznie potrzebujemy okładek z tego albumu, dobra? Chcemy zakończyć tą naszą kolekcję, bardzo nam na niej zależy, natomiast bardzo by się nam przydały okładki z tego albumu. Michał Gniwa, bramkarz. Michał Gniwa, bramkarz, czyli po raz kolejny. Maciej Mielcarz, bramkarz. O, proszę.
i Małkowski bramkarz. Czyli słuchajcie, była saszetka golkiperem. Pozdrawiamy serdecznie golkiperem. Zastanawiamy się, czy nasz Kuderek nie będzie czasem golkiperem, kochani. Bo to, co wyczynia, to jest niesamowite. Kochani, witajcie lubieńcy. Mamy tak, Daniel Gołębiewski jeszcze z Polonii Warszawa. Gdzie teraz gra, słuchajcie, nie wiem. Ulubieńcy jest Paweł Staneo z Korony Kielce. Jest, kochani, Mariusz Magiera, ulubieniec. Słuchajcie, nie muszę nadmieniać, że karty są w przepięknym stanie. Widzę, że masz naprawdę, Piotruś, ślicznie zachowany stan tych kart, albo niedawno otwierane. Maciej Makuszewski, ulubieniec fanów. Ulubieniec, słuchajcie, Łukasz Surma. Jest jeszcze Łukasz Broś, również ulubieniec fanów. No, strasznie mnie cieszą te karty, bo myślę, że mocno to nam namiesza w albumie. Jadę dalej z tą edycją. Zobaczcie, kochani, kolejny bramkarz, tym razem Janukiewicz. Witaj, Janukiewicz, u nas. Kolejny, słuchajcie, bramkarz. No jeszcze raz Janukiewicz. Kochani, Marcin Kaczmarek jako mistrz z Widzewa Łódź. Super. Słuchajcie, z Widzewa, który chyba się utrzyma. No daj mi Boże, bo powiem wam, taki klub nie zasługuje na taką tułaczkę. Z takimi tradycjami, z takiego miasta, kochani, gdzieś tam po niskich ligach. Rafał Murawski, mistrz. Jeszcze w Lechu Poznań. Piękna, piękna karta. Nie przypominam sobie, jakcy top mistrzowie nam brakują, ale na gorąco po tym filmie zaraz wezmę album, od razu będę sprawdzał, kochani. A ja już w tonie ekstraklasy zostaję. Biorę kolejną saszetkę, ale to już nie jest ekstraklasa. Czy tu jeszcze jest ekstraklasa? Tak, tu jest jeszcze ekstraklasa. Mamy jeszcze, kochani, Elsnera ze Śląska Wrocław. Ślicznie to wygląda. Piotr Malinowski, ulubieniec z Podbeskidzia. Słuchajcie, Szymuś Pawłowski jeszcze w Zagłębiu Lubin. No jak wiecie, w tym momencie to Lech Poznań. Broś z Widzewa Łódź, proszę bardzo. To już chyba drugi raz u nas. Tak, tam też jest Broś. Słuchajcie, Adam Stachowiak, golkiper z Bełchatowa. I jeszcze raz Broś. I teraz, jeżeli komuś z was brakuje tych kart, kochani, jeżeli komuś z was brakuje, bo większość z nich my będziemy mieć, zapraszamy do wymiany z edycją 12-13. Widzę, kochani, że chyba z 12-13 mam jeszcze jedną saszetkę. Czy tu jest? Nie, tu już nie ma. Czyli tak skończyliśmy 12-13. Dzięki ci, Piotreczku. Ale lecimy teraz, słuchajcie, co tam u Piotra dalej. Uwaga. Słuchajcie, u Piotra dalej sprawa wygląda następująco. Z 14-15 mamy teraz, kochani, tak. Wójcickiego ulubieńca fanów. Dużo ekstraklasy. Ulubieniec fanów, kochani, Golański z Korony. Z Ruchu Chorzów jest Malinowski jako ulubieniec fanów. Ulubieniec fanów Buzała. Oczywiście Buzała z GKS-u. Z Zawiszy Bydgoszcz Gregor Jan. I Jakub Rzeźniczak, prawdziwy ulubieniec fanów, kochani, z Legii Warszawa. Byłem świadkiem, tak, bardzo lubiana postać. Dalej jesteśmy, kochani, w ekstraklasie. Bardzo ekstraklasowo w twojej przesyłce. Zobaczcie, mamy Gargułę, ulubieńca z Wisły. Jest, kochani, Frontczak, ulubieniec z Pogoni. Mamy kolejną Robaka z Pogoni, kolejnego ulubieńca fanów. Mamy, słuchajcie, Hamalainena Kacpra z Lecha Poznań. Jest z Górnika Zabrze Madej. I Michał Żyro z Legii Warszawa. No, no, no. Teraz, słuchajcie, już zostańmy w tej ekstraklasie. Tu też znowu mamy ekstraklasę. Znowu ulubieniec fanów. Fabrykę masz? Słuchajcie, Sergiej Filipczuk, ulubieniec z Korony. Z GKS-u ulubieńcem jest, kochani, Miki Tomicz, tak? To jest z GKS-u, ale Łęczna, tak? Teraz macie, kochani, z Piasta Gliwice jest ulubieniec fanów Wilczek. Słuchajcie, jeżeli dobrze mnie słuchy, bo nie śledzę naszej ligi ekstraklasy za często, nie mam czasu, nie ma jak. Jak tak, to leci najczęściej brak, jest angielska liga, Premier League. Natomiast powiedzcie mi, czy to jest Król Strzelców obecnie? Bo jak tak, to, kochani, no gratulujemy, bo Kamil jest byłym zawodnikiem Zagłębia Lubin. Natomiast no, u nas jakoś mi tam szansy za bardzo do grania w podstawowym składzie nie dawali. I szkoda, bo to fajny walczak. Pozdrawiamy, Kamilu. Jeżeli to prawda, to szacun i gratulacje. Kolejny ulubieniec to Łukasz Surma. Rzekomo ten się zatrzymał na 13 bramkach i nie może przeskoczyć na 14. Pozdrawiamy Ruch Chorzów.
Budziński, słuchajcie, no Budziński, który z Zawisze Bydgoszcz teraz ograł 3 chyba 1, tyle tam coś widziałem. Ulubieńcy fanów Matej Iżwot z Piasta. Czy jeszcze coś mamy, słuchajcie, z Ekstraklasy? To już będzie nie. Czy tu jest jeszcze Ekstraklasa? Uwaga. Tak, jest jeszcze Ekstraklasa. Jedziemy dalej. Kochani, mistrz obrony Cifuentes Alberto, Piast Gliwice. Kolejny mistrz obrony Dariusz Dudka, tym razem z Krakowa, z Wisły. Mistrz obrony z Krakowi, kochani, Adam Marciniak. Mistrz obrony Jakub Słowik z Jagiellonii. Ale się tu fajnie robi, naprawdę, bardzo fajnie, ekstraklasowo. Mistrz obrony Rafał Grodzicki i wszystkiego pilnuje nasz Franz Smuda, słuchajcie, trener Wisły Kraków. Ja to specjalnie tak pięknie, słuchajcie, rozłożyłem, dlatego że potem może przyjdę z kamerką, pokażę wam z bliska, jakie te karty naprawdę ładne, szczególnie dla tych, którzy zbieracie tylko ligi zagraniczne. Nasza ekstraklasa też fajna pamiątka. Kluczowy zawodnik, kochani, Filip Starzyński. Witaj, Filip. Oj, będzie się działo, kochani. Tłuściutka saszetka. Jest Quintana, słuchajcie, Quintana z Jagiellonii. Proszę bardzo, piękna karta, zawodnik kluczowy. Paweł Brożek, Wisła Kraków, kolejny kluczowy, słuchajcie, zawodnik. I to wszystko, kochani, zamyka Grzegorz Bonin z Górnika Łęczna. Czyli mamy tutaj, słuchajcie, teraz kluczowo. Teraz szukamy jeszcze dalej kart z Ekstraklasy. Mamy kolejną saszetkę z Ekstraklasy. Oj, i dalej lecimy. Mistrz obrony, Arkadiusz Malarz. Proszę bardzo. Wojciech Małecki, mistrz obrony. Oj, musiałeś narezać tych, słuchaj, saszetek, że to tak ci się tu poukładało. Robimy miejsce. No przepraszamy was, MLS, ale to nie wasz odcinek dzisiaj. Rafał Grodzicki, mistrz obrony. Mamy, słuchajcie, mistrz obrony Richard Zajac z Podbeskidzia, tam oczywiście Grodzicki ze Śląska, z Dariusz Trela z Lechii Gdańsk i mistrz obrony Prusak z Górnika Łęczna. Czy teraz jeszcze mamy, kochani, tak, tu jeszcze będziemy mieć Treneiro, czyli tak, Parces Garcia, Piast Gliwice, słuchajcie, Henning Berg, Legia Warszawa. No, na razie oddał po raz pierwszy od bardzo dawna, słuchajcie, fotel lidera. Słuchajcie, Machado z Lechii Gdańsk. Słuchajcie, no Mila jeszcze w Śląsku, Wrocław, będzie teraz na karcie w Lechii Gdańsk. Słuchajcie, Probierz z Jagiellonią, Pszczółki i Górnik Zabrze. I Górnik Zabrze. I teraz uwaga, czy jeszcze coś z Ekstraklasy? Uwaga. Tak, jeszcze Ekstraklasa. Jedziemy. To nas, słuchajcie, Paweł Piotruś raz z Warszawy ugościł dzisiaj ekstraklasowo. Cały czas potrzebne miejsce, kochani, bo ja tu wjadę zaraz, bo to naprawdę bardzo, bardzo efektowna, powiem wam, przesyłka. Bardzo fajnie zorganizowana. Zobaczcie, Hubert Wołokiewicz, mistrz obrony. My większość z tych kart mamy, dlatego zapraszamy was po te karty do nas na wymianę. Ja zaraz chciałbym tylko jeszcze, mówię, 12-13, pamiętajcie, że szukamy z tej edycji okładek. Jeżeli ktoś ma, kochani, bardzo byśmy prosili, dobra? Mistrz obrony Piotr Stawarczyk, zawodnik Ruchu Chorzów. Mistrz obrony z Górnika Zabrze Adam Danch. Mistrz obrony, słuchajcie, Wojtek Kaczmarek. No szkoda, wczoraj mu 3 bramki rzucili w Krakowi. Szkoda, dlatego że sympatyzujemy z Zawiszą, ale Krakowi też z tego serca gratulujemy i trzymamy palce. W Krakowi bardzo dużo zawodników gra, którzy grali w Zagłębiu Lubin, łącznie z naszym wychowankiem Dąbrowskim. I jeszcze jedna rzecz, kochani. Jak wiecie, patronem mojej rodziny jest, kochani, Jan Paweł II, a to zagorzały kibic Krakowi, kochani. Także... I gratulujemy Krakowi utrzymania, bo już mają pewne utrzymanie. Jak zawsze pamiętam, ostatnie sezony to Krakowia do samego końca, kochani, była brana pod uwagę jako spadkowicz. Także zaczyna się tam dobrze dziać. Zdaje się, że tam Zieliński chyba trenerem został i ładnie to ciągnie. Janukiewicz, mistrz obrony, kochani, z Pogoni. I teraz jeszcze mamy, słuchajcie, dwóch do muru Kuciak. Słynna karta dwóch do muru, Duszan Kuciak z Legii Warszawa. Czy my jeszcze jesteśmy tutaj, kochani, w Ekstraklasie? Nie, to już nie jest Ekstraklasa. Czy tu jest jeszcze Ekstraklasa? Tak, jest jeszcze Ekstraklasa, kochani. Dalej trenujemy. Z GKS-u Juri Szatałow.
Słuchajcie, Juri Szatałów jest właśnie, słuchajcie, obecnie trenerem FC Szabełków również. Nie wiem, czy wiecie, ale Gutek ma go w składzie swoim i nie wiedzieliśmy, gdzie gra. Nie wiem, czy jeszcze Szatałów gra w GKS-ie, bo nie śledzę teraz Ekstraklasy. Słuchajcie, Chrobak, Lech Poznań. Jan Kocian, Ruch Chorzów. Pawłowski, Śląsk Wrocław. Tu wiem, że nie było zmiany na pewno. W Podbeskidziu Leszek Ojarzyński i Dariusz Wdowczyk w Pogoni Szczecin. No to powiem Wam, że bardzo imponująco ten mój stół wygląda ekstraklasowo. Natomiast dopełnieniem całej tej, kochani, ekstraklasowej zadymki jest tak. Impact City Cuadrado, Paris Saint-Germain z szesnastki, z update'u, Zlatan Ibrahimowicz, normalna karta International Star z normalnej edycji, 14-15. Podobnie Yaya Touré, strzelec bramki dzisiaj dla Swansea, wpakował gola, słuchajcie, czy mógł Fabiański obronić? Nie wiem, bo tak dostał po rękawicy, ale nie widział tej piłki. Josef Drimicz, to jest akurat, kochani, bazóweczka i piękny puchar. Tu mamy, kochani, kilka kart bazowych z update. Tu mamy również karty bazowe Master, Master i Tevez, który za moment będzie grał w finał Ligi Mistrzów. No i tu mamy karty, kochani, bazowe. Muszę powiedzieć tak, Piotruś, macie w tej Warszawie świetne karty. Ja bym chciał Wam teraz pokazać, kochani, na zbliżeniu. Wezmę kamerkę w łapkę. Zobaczcie, jak to naprawdę imponująco wygląda. Zachęcam do kolekcjonowania, słuchajcie, naszej rodzimej Ekstraklasy. To ciekawa pamiątka, bo wiem, że dużo ludzi, słuchajcie, skupia często się tylko w Champions League. Natomiast zobaczcie, są to również przepięknie wykonane karty, szczególnie ta edycja 14-15 jest naprawdę na bardzo dużej rozdzielczości. Wszystkie karty są takie fajne, żywe, ładnie wykonane, kochani. No będzie świetna pamiątka, będzie o czym kiedyś tam powspominać, kochani. Oczywiście wielu z tych grajków zrobi migrację, poprzeskakuje do innych klubów. Trenerzy, słuchajcie, jak to w naszej karuzeli, zaraz się powymieniają. Natomiast my zawsze będziemy pamiętać, że ktoś gdzieś tam miał jakiś ślad, wkład w klub. Z tych kart jesteśmy bardzo szczęśliwi. Przypominam, że szukamy okładek z tej edycji. Także, kochani, to jest przesyłeczka od naszego Piotra z Warszawy. Piotruś, dziękujemy Ci przepięknie. Szykujemy dla Ciebie Limited Edition Quintane, a resztę dogadamy, bo tam były również braki na karcie. Także mopy się dobijają, muszę je wpuścić. Taka pogoda, nie chce im się siedzieć na dworze. Chodźcie, moje berberuszki.